W tym poradniku pokażę Ci super szybką metodę na dopasowanie koloru i jasności obiektu do nowego tła. Łatwa i skuteczna metoda, przydatna w niezliczonej ilości przypadków. Cześć! Dopasowanie koloru i jasności obiektu, który wkomponowujemy w nowe tło, jest podstawą do tego, by praca wyglądała spójnie i realistycznie. Oczywiście jest jeszcze kilka innych elementów, które składają się na udaną fotomanipulację, ale dziś skupimy się właśnie na kolorze i jasności. W dwóch przykładach pokażę Ci, że do realizacji naszego zadania wystarczą nam tylko krzywe. To będzie super fajny i łatwy poradnik, więc nie przedłużając, skakujemy do programu. Dobra, w pierwszym przykładzie startujemy z pięknym zdjęciem lecących balonów, na tle którego będziemy chcieli umieścić portret tego jegomościa, który mam otwarty w nowej zakładce. Aha! Jeśli będziesz chciał pobrać dokładnie te same pliki, których używam i pracować razem ze mną, linki do nich zostawiam Ci w opisie pod tym filmem. Jak się zapewne domyślasz, najpierw musimy pozbyć się tła ze zdjęcia z modelem. Ponieważ to nie jest poradnik dedykowany wycieraniu postaci, dla celów tego filmu zrobimy super szybką robotę. Jeśli nie jesteś zainteresowany opisem wycinania postaci, skorzystaj z podziału czasowego i po prostu przejdź dalej. Odblokowujemy warstwę z tłem, klikając w ikonę kłódki. Następnie otwieramy okno z właściwościami. Jeśli nie masz odpowiedniego skrótu gdzieś na ekranie, udaj się do menu Okno i odnajdź właściwości tutaj. W menu, które nam się pojawiło, skorzystamy z zakładki Szybkie akcji. Gdybyś przypadkiem ich tu nie widział, sprawdź, czy Twoje okno nie otworzyło się zminimalizowane. Z dostępnych opcji wybieramy oczywiście usunięcie tła. Jedno kliknięcie i gotowe. Tym razem sztuczna inteligencja programu wykonała świetną pracę. Dla moich założeń aż zbyt dobrą. Chciałem, żeby murek, o który opierał się model, pozostał widoczny. Szybko to poprawimy. Wybieramy jakiekolwiek narzędzie do zaznaczania. Na przykład jedno z tych dostępnych po wciśnięciu klawisza W. I z dostępnych opcji w górnym menu wybieramy polecenie Zaznacz i maskuj. Jeśli nie wiesz, jak działa opcja Zaznacz i maskuj, gorąco zachęcam Cię do obejrzenia poradnika, który przygotowałem specjalnie do tego narzędzia. To super przydatna sprawa i jest spora szansa, że będziesz skorzystał z niej naprawdę często. Link zostawiam Ci w opisie. W opcji widoku tutaj u góry wybierzmy pierwszą opcję przenikania i zmniejszmy przezroczystość do jakieś 40%. Teraz z listy narzędzi z lewej strony wybieramy pierwszą opcję, czyli narzędzie do szybkiego zaznaczania. W opcjach u góry upewniamy się, że mamy zaznaczoną opcję plusika, a slajderem obok dostosowujemy rozmiar. Przyjeżdżamy raz po murku i zaznaczenie gotowe. Udajemy się do opcji wyjścia i z listy wybieramy maskę. Klikamy OK. Aktywujemy narzędzie do przesuwania. Skrót to litera V. Chwytamy miniaturę w panelu warstw i przenosimy do góry nad nazwę dokumentu z tłem. Czekamy, aż się otworzy, przesuwamy w dół i puszczamy przycisk myszy. Dostosujmy jeszcze położenie. Powiedzmy coś takiego. Dobra, teraz sprawimy, by kolor i jasność zdjęcia z modelem wpasowały się te, które mamy na naszym tle. Działamy. Z zaznaczoną warstwą, której kolor chcemy zmienić, klikamy w tą ikonę i dodajemy warstwę z krzywymi. Jeśli nie wiesz, jak działają krzywe, szczegółowy poradnik oczywiście również znajdziesz na moim kanale. Zapewne wiesz, gdzie szukać do niego linku. Chcemy, by warstwa z krzywymi oddziaływała tylko na modela, więc klikamy w tą ikonę, by ją do niej przypiąć. Jak widzisz, teraz działamy tylko na jedną warstwę, a teraz na wszystkie znajdujące się pod spodem. Więc przypinamy. By odpalić naszą tajną broń, klikamy w tą ikonę hamburgera i wybieramy auto opcję. To samo osiągniesz, przytrzymując klawisz Alt Option i klikając w ikonę z napisem auto. Jak tam będzie Ci wygodniej. W oknie, które widzisz, będzie nas interesowała trzecia opcja znajdowania ciemnych i jasnych kolorów. Zaznaczamy ją, a następnie klikamy raz w miniaturę reprezentującą kolor przypisany do cieni. Teraz nie wybieramy koloru z dostępnej palety, tylko za pomocą kroplomierza, który aktywował się automatycznie, pobieramy najciemniejszy kolor z tła. By to zrobić, po prostu klikamy na zdjęciu. Jak widzisz, nasz model stał się całkowicie biały. A to dlatego, że nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Mianowicie, nie aktywowaliśmy warstwy z krzywymi, tylko jej maskę. Świadczy o tym biała ramka dookoła miniatury. Zrobiłem to celowo, byś lepiej zapamiętał to na przyszłość. Anulujmy to na chwilę. Zobacz, zawsze po dodaniu nowej warstwy dopasowania, niezależnie jaka by to warstwa nie była, program automatycznie aktywuje jej maskę.
Okej, usuńmy niepotrzebne warstwy. Bogatsi w nowe doświadczenie, klikamy na ikonę warstwy, by ją aktywować i ponownie wchodzimy w autoopcję krzywych. Wybieramy ciemne i jasne kolory i klikamy w czarny próbnik. Z oryginalnego zdjęcia pobieramy najciemniejszy kolor. Możesz kliknąć i przytrzymać klawisz myszy i przesuwać po zdjęciu, patrząc jednocześnie na okno z kolorem, by wybrać najciemniejszy odcień. Coś takiego powinno zrobić robotę, więc klikamy OK. Okno z midtones zostawiamy bez zmian i zajmujemy się jasnościami. Klikamy w biały prostokąt i znów pobawimy się kroplomierzem. Tym razem jednak szukamy najjaśniejszego miejsca, pamiętając, by nie wybrać przepalonych miejsc, na przykład na super jasnym niebie. Pokażę Ci to też w drugim przykładzie. Żółto-złotawy kolor z tego miejsca wydaje się być OK. Potwierdzamy raz i jeszcze raz tutaj. Teraz zobaczysz pytanie od Photoshopa, czy ma zdefiniować nowe kolory jako domyślne. Sugeruję, by tego nie robić, więc wybieram nie. Klikamy w ikonę oka przy krzywych, by sprawdzić efekty przed i po. Nieźle, ale sprawimy, że będzie jeszcze lepiej. By warstwa z krzywymi wpływała tylko na kolory, a nie oddziaływała na jasność, proponuję zmienić tryb mieszania z normalnego, który ustawiony jest automatycznie, na kolor. Oczywiście szczegółowy poradnik o trybach mieszania również czeka na Ciebie w opisie pod tym filmem. Tak było w trybie normalnym, a tak jest w trybie kolor. O wiele lepiej. Uważam, że w tym przykładzie moglibyśmy nawet nieco bardziej zwiększyć kontrast warstwy z modelem. Dodajmy więc jeszcze jedną warstwę z krzywymi i przypnijmy ją do warstwy niżej. Obniżamy delikatnie krzywą w miejscu odpowiedzialnym za cienie i podnosimy ją w miejscu odpowiedzialnym za jasności. Skrajny czarny punkt podnieśmy nieco w górę, by obciąć najczarniejsze czernie. W porządku. By warstwa z krzywymi, którą teraz dodaliśmy, nie wpływała na nasycenie kolorów, zmienimy jej tryb mieszania z normalnego na jasność. I gotowe. Wystartowaliśmy z takim zdjęciem. Taki efekt osiągnęliśmy pierwszą warstwą z krzywymi. A taki mamy finalnie po lekkim podniesieniu kontrastu kolejną warstwą krzywych. Świetnie. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu, gdzie już w dużo większym tempie wpasujemy tą panią do tego zdjęcia. Do dzieła. Najpierw za pomocą opcji usuwania tła wycinamy modelkę. Z narzędziem do przesuwania przenosimy ją na nową warstwę z tłem. Uruchamiamy opcję przekształcania i dostosowujemy rozmiar i położenie. Dodajemy krzywę i klikamy na odpowiednią miniaturę w panelu warstw. Przypinamy warstwę, przytrzymujemy klawisz Alt Option i klikamy w przycisk Auto. Wybieramy opcję ciemnych i jasnych kolorów i przypisujemy nowe kolory dla cieni i jasności. Przy jasnościach raczej nie wybieramy przepalonego nieba. Lepiej sprawdzi się na przykład ten jasny kolor z oznaczenia na ziemi. Klikamy OK i w oknie dialogowym od Photoshopa wybieramy ponownie nie. Finalnie zmieniamy tryb mieszania na kolor i jeśli istnieje taka potrzeba, dodajemy kolejną warstwę z krzywymi, za pomocą której dostosowujemy jasność zdjęcia. W tym przypadku obniżymy krzywą zarówno dla cieni, jak i dla jasności. Jak poprzednio, zmienimy tryb mieszania na jasność. Voila! I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym tutorialu. Jeżeli porady w nim zawarte okazały się dla Ciebie pomocne, będę wdzięczny za zostawienie kciuka w górę i za subskrybowanie mojego kanału. Warto też zaznaczyć dzwoneczek z powiadomieniami. Na dziś to tyle. Pozdrawiam. Cześć!